Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku Blokowiska 64 pokażę Wam, jak wykonać własne pudełka na kartridże od Pegasusa. Zapewne każdy poważny kolekcjoner wolałby, aby jego kolekcja żółtawych kartridży wyglądała na półce bardziej schludnie i prestiżowo. I właśnie tym się dziś zajmiemy. No to ruszamy! Do sporządzenia projektu będziecie musieli użyć jakiegoś programu graficznego. Ja używam starej wersji Corel Photo Paint X3, z uwagi na to, iż mam licencję, a nie opłaca mi się kupować nowszej wersji. Ta w zupełności wystarczy. Startujemy tworząc nowy szablon, wybierając format A4 w orientacji poziomej na białym tle. Przystępujemy do ustawiania prowadnic. Klikamy w widok, ustawienia, prowadnice. Zaznaczamy prowadnice poziome i wybieramy centymetry z podanych rodzajów skali, a następnie wprowadzamy następujące rozmiary. 1,8 cm, 3,5, 14,5, 16,3, 18,2. Zaś w orientacji pionowej ustawiamy 20, 18,2, 10,8, 9,2 oraz 1,8 cm. Tak oto wyglądają gotowe linie pomocnicze, na które naniesiemy za chwilę grafikę. Na początku jednak musimy zrobić szablon. W tym celu wybieramy czarny kolor wypełnienia, a następnie z pola narzędzi wybieramy prostokąt. Teraz dzięki liniom pomocniczym nanosimy odpowiednie kształty. Powstałe obiekty łączymy w całość. Teraz pozostało jedynie wyszukać odpowiednie grafiki w jak najlepszej rozdzielczości. Niestety Google nie są w tym najlepsze. Umieszczone grafiki zależą już tylko od Waszej kreatywności. Ci, którzy lubią projektować, mają tu pełne pole do popisu. Ja wybrałem dla Was przykład Fantastic Adventures of Dizzy, ponieważ w internecie mamy już gotowy box i wystarczy tylko nanieść jego grafikę na nasz szablon. Aby pudełko wyglądało bardziej profesjonalnie, na bokach można umieścić tytuł gry i logo firmy. Od razu uprzedzę Wasze pytania. Nie udostępniam gotowych projektów z uwagi na to, że raz już to zrobiłem i potem znalazłem pudełko wystawione perfidnie na Allegro po tak januszowej cenie, że nawet złota piątka w boksie by płakała, gdyby widziała. Czas na wydrukowanie pudełka. Warto udać się do osiedlowej Grażyny z drukarni. Koszt takiego wydruku na najtwardszym dostępnym papierze kosztuje od 2 do 5 zł w zależności w jakim rejonie Polski mieszkacie. Jeżeli macie problem z wycinankami, polecam użyć nożyka i za pomocą linijki wyciąć brzegi pudełka. Po wycięciu pozostało tylko zagiąć odpowiednio boki, wspomagając się linijką. Aby zakleić pudełko, sugeruję nie używać żadnego kleju. Idealna będzie tu taśma dwustronna, bowiem trzyma papier lepiej niż nie jeden klej do papieru. I tak oto wygląda gotowe pudełko kolekcjonerskie. Co prawda to, które oglądacie, jest trochę inne niż w poradniku, ale uznałem, że grafika bez logo Dizziego, którą znalazłem w sieci, prezentuje się lepiej. Teraz nasza półka będzie pękać z dumy, no i taśmy samoprzylepnej. A już w kolejnym odcinku pokażę, jak zrobić big boxy do Pegasusa.